to bym mówiła, że oczywiście może z punktu widzenia prawa autorskiego nie dopatrzyłam tutaj jakichś zobowiązań, ale z punktu widzenia RODO moja działalność streetfotowa jest wyłączona. Więc jakby tutaj powstaje no, znowu do rozstrzygnięcia sądu. No ale pytanie, jaka jest szansa, że ktoś... Zawsze można się oczywiście tym artystycznym celem zasłużyć, nie? No, no tak, ale cel artystyczny jest w RODO, a nie w prawie autorskim. Więc znowu mam ten dualizm ochrony. Widzę tutaj straszną minę u ciebie, ale... To moja działka, cieszę się, że się tym nie zajmuję. Tak, ale dobra. Czy jeszcze jakieś pytania co do ochrony wizerunku? Mam. Chciałbym nakręcić pewien reportaż, używając informacji, które są dostępne ogólnie w internecie, ale będzie miał to wpływ na rzeczywistość dzisiejszą, bardzo. Zamach stanu to się nazywa. Czy mógłbym na przykład... Wiem, ktoś się Sekielskim tutaj inspirował. Nie! Nie, chodzi o to, jeszcze że... gorzej? Bardzo gorzej. Sowa i przyjaciele. Nie, ale cholera. To do sedna. Ale trafili wszyscy w dziesiątkę. Nie, bo jak powie, to... Dobra, no... Powiem wam temat i będzie podobał. Nie, no nie chcę. Bez tematu. Chcę nakręcić pytanie. Coś. Zakładam, chcę coś nakręcić. Mhm. Mam materiał z 92 roku, 7, 82, 2008 i dzisiejszy obecny. Tamten reporterski, że tak powiem, pokazuje bardzo ładnie, bardzo grzecznie, wszystko pięknie, ładnie, kolorowo. I nagle się okazuje, że 2008-2012 zaczyna być brzydko i niekolorowo i w ogóle... Przewalacko, tak? I ten reportaż... Ja ci szybko odpowiem, jakim rzeczom musisz się przyjrzeć, bo teraz nie odpowiem, bo nie znam jakby o czym mówimy, ale tak, musisz się przyjrzeć prawu autorskiemu do materiałów, których będziesz wykorzystywał. Sam kręciłem materiał 2008-2012. Ale czy wszystkie, czy nie przyniosłeś do czegoś praw, czy... Dobra, to super. Ochrona wizerunku. To jest kolejny temat. I trzecia rzecz w przypadku takich publikacji, zawsze musisz się liczyć z kwestią... praw osobistych, to znaczy właśnie kwestii tego, że na przykład ktoś poczuje się urażony i może po to robi. No ale po to to robię, żeby pokazać... Ktoś się poczuł urażony. Znaczy poczułem się urażony, dlatego chcę nakręcić materiał. Nie, ale czy osoby będące bohaterami nie będą dochodziły od ciebie ochrony... Ale ja już dostałem takie pismo, że będą się czuły urażone. Nie znając jeszcze scenariusza. Już nie ma co kręcić. No to wiesz, czyli prawda, to no, do wszystko. Sądu będzie należało rozstrzygnięcie, czy narusza ich dobra osobiste. A czy ja mogę najpierw pójść do sądu i na przykład poprosić o to, żeby mi sąd wyjaśnił? Nie. To nie urząd skarbowy, słuchaj. Czyli jednym słowem tak. Czyli... Jest coś takiego jak program ochrony świadka. No ale ja? Kwalifikowałbyś się. Słuchajcie, dobra, więc, ale chcę wam pokazać, że właśnie przy takich projektach to nie jest właśnie nie tak łatwe, że tylko prawa autorskie, albo że tylko prawo do wizerunku, ale na przykład właśnie dobra osobiste wchodzą w... Więc jakby jest dużo rzeczy, na które trzeba przemyśleć sobie. No dobrze, ale teraz publicznie od prawniczki uzyskałeś informację, że nie powinieneś tego robić. To się znaczy ja już wiem na... Nie, ja nie udzielam porad prawnych. Okej, okay. Nie, ale chodzi, bo... Poza tym tutaj na scenie jest więcej prawników, więc za chwilę podzielimy się pracą. Ale już jak się okaże, że moja praca będzie miała bardzo aspekt prospołeczny, bo pokażę na przykład oszczędzi komuś... To sąd może... Okej, okay, sąd może... Złagodzić. Na papier drogi. To nie jest To już są wszystko oceny, które będzie sąd rozważał, ja tu do tego nic. To nie jest tak, że to wyłącza odpowiedzialność za naruszenia. Jest opcja, że dostaniesz w zawiasach, słuchaj. To nieważne, czy... Ale słuchajcie, jeśli chodzi o prawo autorskie, to rzadko kiedy mówimy o prawie karnym, też umówmy się. Jakby. Właśnie, ja tu chyba chodzi o taką sprawę. To może... Chcę przypomnieć, że kara śmierci jest w Polsce zawieszona. Jest okej. Okay. 10 lat. Rób to. Podaj adres, będziemy się trzymać cebulę. Szybko o umowach. Możemy później porozmawiać. Tak, prawda? Super. Szybko o umowach prawna autorskich, bo chciałabym, żebyśmy wyszli z takim poczuciem, że znowu zarządzanie prawami autorskimi są różne ścieżki. Możemy albo przenieść prawa autorskie na danym polu eksploatacji. I znowu, jak coś przenosimy, to już tego po prostu nie mamy. To jest tak jak ze sprzedażą domu. Sprzedam domu i ja już nie mogę w nim mieszkać, nie mogę tam dekorować kuchni, nie mogę gotować i nie mogę powiesić tapety Pawła. Znaczy... No, kupię ten twój dom. Jeśli coś przenosimy, to już tego nie mamy. Co bardzo ważne, umowa o przeniesienie praw majątkowych, bo znowu rozmawiamy o prawach majątkowych, czyli o tych do dysponowania utworem, musi mieć zawsze formę pisemną. To jest też znowu zabezpieczenie na rzecz autora. Co innego jest w przypadku umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest taką umową najmu. I albo możemy
wynająć mieszkanie, mogę wynająć mieszkanie na przykład Magdzie, tylko i wyłącznie. I to jest umowa licencyjna na wyłączność. Ale z tapetą? Albo? Nie, to się komplikuje. Albo swoje mieszkanie wrzucić na Airbnb i powiedzieć, że każdy, kto spełni pełne warunki, może to mieszkanie wynająć ode mnie. I to jest umowa licencyjna niewyłączna, że ja mówię, że ty możesz korzystać z tego utworu, albo ty możesz korzystać z tego utworu, że moje zdjęcia na przykład będą opublikowane w tym albumie, ale ja sobie zastrzegam, że jak przyjdzie ktoś inny z fajnym projektem albumu fotograficznego, to ja też mogę je tam opublikować. Więc znowu pytanie, na co się zgadzacie, co podpisujecie, no bo możecie udzielić licencji, to znaczy, że ktoś może korzystać. Nadal prawa są wasze, ale jeśli to jest umowa licencyjna na wyłączność, no to nie możecie już pozwolić nikomu innemu korzystać z tych utworów. W umowie licencyjnej na wyłączność zawsze się określa czas trwania tej licencji? Jeśli się nie określi czasu trwania licencji, to licencja zgodnie z prawem polskim trwa 5 lat. Ale można określić, że czas trwa na czas na przykład nawet nieokreślony. Albo krótszy niż 5 lat, oczywiście, albo dłuższy. Albo 20. Do użytku. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I słuchajcie też, co bardzo ważne, licencja nie wymaga formy pisemnej. Licencja może być dorozumiana też. Na przykład, słuchajcie, jeśli... No to w niektórych wydawnictwach tak jest, że wysyłacie jakieś zdjęcia i nagle bach, widzicie tutaj wasze zdjęcia opublikowane w jakiejś gazecie, a wy myśleliście, że to tylko na razie do konsultacji wysyłacie, no to wtedy pewnie sąd by przyjął, że wysłanie zdjęć do redakcji stanowi licencję niewyłączną na publikację w tym tytule właśnie, w tym tytule tych zdjęć. Co nie znaczy, że musicie to uzyskać nieodpłatnie, jakby odpłatność nie jest inną kwestią. Bez swojej wyraźnej zdjęcia zostało opublikowane, kwota uznaniowo, czy tak jak redakcja płaci, czy jak... No to wtedy macie dwie opcje, albo się dogadacie jakby tak, że obie strony się na to zgodzą, no albo idziecie do sądu. Więc to jest, i oczywiście ja bym rekomendowała przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę, która nie satysfakcjonuje. 100 zł, jak już ustaliliśmy w oba przypadku, ale wiecie, no wtedy redakcja może powiedzieć, nie płacimy, no i wtedy jedyna opcja jest pójść do sądu. No nie ma innego. Oszczędzając ci nerwów, od razu do sądu. Więc tak, to ja tak jak mówię, tę prezentację z chęcią udostępnię, więc można sobie więcej jeszcze o umowach. Tak, to też co ważne, przeniesienie praw majątkowych nie następuje tylko w formie umowy, o czym musimy pamiętać. Są jeszcze dwa przypadki, tutaj wszystko widać. Jest przypadek dziedziczenia, bo one po prostu wchodzą do masy spadkowej i są dziedziczone. Albo to właśnie utwory pracownicze, czyli w wyniku umowy o pracy też one są automatycznie przeniesione. Pole eksploatacji, jak czytać umowy, to sobie poczytacie. Słuchajcie, może przejdziemy do tych roszczeń. Co robić, jak ktoś narusza wasze prawa autorskie? Nie wiem, czy ktoś kiedyś miał taką sytuację, no ale chodzą takie słuchy, wybywają. Słuchajcie, i po pierwsze, może zacznę od postawienia nas wszystkich w prawdzie i że to nie jest proste. Bo żyjemy w czasach mocno cyfrowych, a żeby dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, ale nie tylko tak naprawdę, w polskim systemie prawnym musimy wiedzieć, kogo pozywamy. Co często nie jest proste do ustalenia. I to z wielu powodów. Na przykład możemy nie dojść do, jakby nie uzyskać informacji, kto jest właścicielem danej domeny, na której nasze zdjęcie się pojawiło. Albo jak już dojdziemy do tego, gdzie nasze zdjęcie się pojawiło, kto jest właścicielem, to nagle może się okazać, że, tak jak w przypadku Facebooka, że serwery wcale nie są na terytorium Polski ani Unii Europejskiej, gdzie byśmy mogli czegokolwiek się domagać, tylko są na Andamanach, czy tam w Madagaskarze, w chmurze, czy gdzie inne, chmurę da się ustalić. Ale wiecie, że jest problem naprawdę egzekucji praw. Więc jakby niestety, często jest tak, że wasze sprawy naruszeń po prostu z technicznego punktu widzenia są z góry skazane na porażkę. I to, jakby mówię, oczywiście z dużym smutkiem, z takim, że jednak prawo powinno być egzekwowalne, no ale z drugiej strony to jest jakaś cena, którą płacimy za internet. W sensie wiecie, że jednak to jest taka przestrzeń, w której dużo można publikować, no i niestety te naruszenia mają miejsce coraz częściej. Ale oczywiście też są sytuacje o wiele łatwiejsze, a jeszcze z ciekawostek takich, to
Mówiłam, naprawdę mówiłam Paulowi, że w Polsce my musimy wiedzieć, kogo pozywamy. A na przykład w Niemczech jest coś takiego jak pozew blankietowy i wtedy ja pozywam za naruszenie, ale nie mówię sądowi komu i to już do organów ścigania należy ustalenie, kto jest naruszycielem w tym przypadku. Ale w Polsce nie mamy takiej możliwości. W Polsce musisz wiedzieć, kogo pozywasz z tytułu naruszenia praw autorskich. Tu też od razu chciałam powiedzieć o prawie karnym, ponieważ są też przewidziane sankcje karne w prawie autorskim, które są stosowane bardzo, bardzo, bardzo rzadko i nie liczyłabym na to, że prokuratura zajmie się waszą sprawą do momentu, kiedy to nie będzie po prostu na przemysłową skalę, ponieważ prokuratura po prostu uzna, że to jest czyn o małej niskiej szkodliwości społecznej. Dokładnie. Więc jakby tu też, jeśli chodzi o dochodzenie naruszeń praw autorskich, to ja głównie bym liczyła na ścieżkę cywilną i tak, przede wszystkim właśnie. Co ciekawe też, tak są w ramach jakiejś anegdotki prawno-autorskiej, nie wiem, czy słyszeliście o tak zwanym copyright trollingu, czyli że dostajecie na przykład, oglądaliście jakiś film online, a to znaczy nie wy oczywiście, tylko wasza tam ciocia czy siostra, oglądacie ten film i dostajecie nagle pismo od jakiejś podejrzanej kancelarii, która mówi, oglądałeś film online, jak nam nie zapłacisz 300 zł, to my z tym pójdziemy do sądu. No i znowu tutaj dozwolony użytek osobisty, jak już była mowa, wy jak najbardziej możecie oglądać ten film do momentu, kiedy on nie jest na torrentach. Ale tutaj właśnie to było ciekawe, że te kancelarie wykorzystują prawo karne do tego, żeby prokuratura po adresach IP ustaliła, kto jest naruszycielem. Więc to w ogóle jest cały taki zagmatwany system. Ale tak jak mówię, w przypadku tego, że ktoś, na przykład rozumiem, na jakiejś stronie internetowej zostało wykorzystane wasze zdjęcie, bo rozumiem, że zazwyczaj o tego typu naruszenia chodzi, tak? Szukam potwierdzenia. Tak. To nie liczyłabym na prokuraturę, nie liczyłabym na prawo karne, prawo cywilne. Tylko, że prawo cywilne wchodzi w grę tylko wtedy, jak jesteśmy w stanie ustalić, kto jest naruszycielem i jesteśmy w stanie go pozwać na terytorium Polski. To znaczy, oczywiście możecie tam na Andamany wysyłać sobie tam pisma procesowe i ale życzę powodzenia, dajcie znać za 10 lat. Dobra, słuchajcie. Po pierwsze, znowu musimy rozróżniać, że jest naruszenie praw osobistych i praw majątkowych. Czyli, że na przykład ktoś, może wróćmy do twojego kazusu, że ta galeria nieszczęsna nie podpisywała zdjęć, których byłeś autorem. Wręcz odmawiała podpisywania. Odmawiała podpisywania. No to wtedy możesz po pierwsze żądać zaprzestania naruszenia, czyli że galeria musi zacząć podpisywać, po drugie usunięcia skutków naruszenia. A jeśli, czyli że muszą podpisać wstecz wszystkie twoje zdjęcia, a jeśli sąd uzna, że było to zawinione, no bo rozumiem, że oni w tym przypadku świadomie odmawiali ci podpisywania twoich utworów, to sąd może również przyznać odpowiednie odszkodowanie pieniężne za poniesioną krzywdę. To jest jakieś światełko w tym. Tak, tylko że znowu mówimy tutaj, słuchajcie, mówimy o sądzie. I oczywiście, jak mówię, zawsze trzeba zaczynać od pism przedprocesowych. Najlepiej, żeby wam to podpisała jakaś kancelaria, ostemplowała czy coś tam, to zawsze jakby od razu skuteczność tego pisma wzrasta o 300%. A żeby nie było, ja nie mam kancelarii, nie będę podpisywała tego wniosku, nie wiem, jak to reklama. Ale jak najbardziej kwestia właśnie dochodzenia autorskich praw osobistych jest możliwa. I znowu tutaj możesz się domagać też przeprosin, na przykład publikacji w prasie, takiej informacji, że ta galeria na przestrzeni 30 lat ostatnio bezprawnie pozbawiła się swoich osobistych praw, osobistych praw autorskich. No ale znowu pytanie, co powie sąd w tej sytuacji. Wiem, co zrobi galeria. Zbankrutuje. Zwolni mnie. I podobna sytuacja powtarza się znowu w przypadku naruszenia majątkowych praw autorskich. Więc tutaj wyobraźmy sobie, że zdjęcia Pawła zostały opublikowane, nie chcę żadnego tytułu podać konkretnego, bo to będzie jakaś awantura, ale na jakiejś podejrzanej stronie, ale jesteśmy w stanie ustalić na przykład albo jakiś youtuber, jakiś popularny polski wykorzystał twoje zdjęcia w swoim filmiku. Nie mieści to się w ramach prawa cytatu, nie jest to dozwolony użytek. On, ten youtuber zarabia kosmiczne pieniądze na tym YouTubie.
No i decydujemy się, że pozywam. On nawet podpisał twoje zdjęcia, ale nadal ty nie wyrażałeś zgody, żeby w jego po prostu filmiku tam o... Na przykład kontekst nie odpowiada. Tak, na przykład kontekst nie odpowiada. Na przykład ktoś robi filmik przeciwko, że nie ma globalnego ocieplenia i wykorzystuje twoje zdjęcie, żeby to udowodnić. A ty może się z tym nie zgadzasz i jakby... No ale to chcę od razu wchodzić w tę rozmowę, tą polemikę, czy tam, wiesz, czy nie. W sensie, czy... No bo... Taki nie, ale nie. Jeśli chodzi o naruszenie majątkowych praw autorskich, to ty nie musisz udowadniać, że kontekst ci nie odpowiada. To jest jakby kwestia twojej decyzji, wiesz, bo tobie nie odpowiada kontekst, więc decydujesz się na dochodzenie swoich praw autorskich. Kontekst jest ważny przy ochronie dóbr osobistych, bo możesz też w takiej sytuacji, jakby nie wiem, czy kwestia globalnego ocieplenia jest taka, no ale na przykład, no ale powiedzmy, że kwestia globalnego ocieplenia jest dla ciebie tak ważna personalnie, że uważasz, że jakby to, że twoje zdjęcia zostały wykorzystane bez twojej zgody i wiedzy w filmie, który próbuje udowadniać tam milionowi użytkowników YouTube'a, że nie ma globalnego ocieplenia, ty możesz iść do sądu po pierwsze z tytułu naruszenia praw majątkowych autorskich do twoich zdjęć, ale też możesz próbować udowodnić w sądzie, że twoje dobra osobiste zostały naruszone, ponieważ nagle twoje nazwisko, które tam było podpisane, pojawiło się w kontekście zaprzeczania globalnemu ociepleniu, na co ty się nie zgadzasz, na co nie masz ani przyzwolenia i po prostu jakby szkodzi to twojej reputacji. Każde moje zdjęcie ma zapis taki jasny, że ja się nie zgadzam na publikację, która przedstawia bohaterów zdjęć w takim złym świetle, Danii. Mhm. Zresztą ma znaczenie czy nie? No to ani nie dodaje ochrony, ani nie odejmuje. Tak samo, słuchajcie, czyli kwestia, nie ma znaczenia, kwestia, to znaczy ma takie znaczenie, powiedziałbym, informacyjne, bo może ktoś zanim to zrobi, pomyśli trzy razy, a może nie. Tak samo, słuchajcie, kwestia tego, czy wy będziecie mieli swój znak wodny na zdjęciach, czy nie, nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia prawno-autorskiej ochrony. To, że wy tam sobie tam nie podpiszecie, czy coś tam, to nagle nie sprawia, że wasza ochrona jest większa, jest może łatwiejsza do udowodnienia, ale to tylko tyle. Jakby nie zmienia się kwestia samego jakby stopnia ochrony. Dobra, i słuchajcie, i znowu tutaj tak naprawdę mamy podobne mechanizmy, jakby rzeczy, których możemy się domagać. Mamy zaniechania naruszenia, czyli na przykład w tym przypadku usunięcia tego filmiku z internetu po prostu. Usunięcia skutków naruszenia, czyli na przykład oświadczenia przez tego youtubera, że Paweł nie podpisuje się pod teorią, że nie ma globalnego ocieplenia i żeby to oświadczenie też dotarło do tej samej grupy odbiorców. Ogłoszenia w prasie jak najbardziej, też wchodzą w rachubę. Naprawienia wyrządzonej szkody. I tutaj są różne zasady, na podstawie których sąd może wyliczać. Wy musicie albo udowodnić szkodę, którą doznaliście, to znaczy pokazać, że na przykład Paweł przez to, że to zdjęcie, nie wiem, zostało wykorzystane w jakimś magazynie, nie sprzedał tego zdjęcia do National Geographic i mógłby zarobić 100 zł przysłowiowo oczywiście. I to są stawki wzrosły? No bo mówili się, że to jest stawki wzrosły. I wtedy to jest ta szkoda, albo ewentualnie dwukrotności wynagrodzenia z tego tytułu. 200 już trochę lepiej, tak. Dwa razy zero i tak wyda zero. Więc, ale też wydanie uzyskanych korzyści, na przykład jeśli ktoś na tym filmiku zbił po prostu kokosy o globalnym ociepleniu, powstałem na kanwie twoich zdjęć, możesz się domagać tego, żeby ktoś wydał właśnie to, co pozyskał. Dobrze, to już takie powiedziałabym detale. Jeszcze ciekawe rozwiązanie może być też tak, że w przypadku naruszenia i w przypadku, kiedy wy się zgodzicie, to możecie się przed sądem też umówić na zapłatę odszkodowania z tego tytułu, ale nie przestawanie naruszenia. To znaczy, że na przykład została wydana jakaś publikacja i bardzo trudno jest ją cofnąć na przykład, że niemożliwe jest jakby zaprzestanie, jakby wycofanie z obrotu danej publikacji, albo wycofanie z obrotu danego numeru pisma wywołałoby niepowetowaną szkodę dla wydawnictwa.
wtedy możecie się też przed sądem, to znaczy możecie też jakby jeszcze przed drogą sądową, ale później możecie też w trakcie procedury się umówić, jeśli się zgadzasz, Paweł, na to, że okej, jakby ty, jakby niech dalej to naruszenie ma miejsce, ale muszę ci za to zapłacić po prostu. Czyli generalnie, nieważne co się myśli, byle kapy się zgadzają. Naruszajcie, byleście płacili. Tak jest. Natalia, tak. Zmieniam zdanie. Tak. Co w momencie, kiedy nasze zdjęcie zostaje przejęte w pliku przez kogoś i jest umieszczone na przykład na jakimś, w jakimś banku zdjęć, ta osoba odnosi powiedzmy jakieś tam korzyści materialne ze sprzedaży tej zdjęć. Ty znajdujesz to zdjęcie po jakimś czasie, po czym udowadniasz, że jest to twoje zdjęcie i dajemy na to ten bank zdjęć, ok, przyznajemy, że to rzeczywiście jest twoje zdjęcie, po czym informują mnie, ze względu na naszą politykę prywatności, nie możemy wskazać ci, kto przysłał to zdjęcie. Zostanie one usunięte z serwisu, ale wisiało w tym serwisie 2 lata i pojawiło się w bardzo wielu miejscach. I co wtedy? Pozywasz ten serwis, jeśli jesteś w stanie go pozwać oczywiście, no bo to jest tak jasne, czy jest to zarejestrowane gdzieś tam. No ale jeśli rozumiem, że banki zdjęć często mają jednak takie siedziby w mniej podejrzanych niż bardziej krajach, wtedy pozywasz, ponieważ słuchajcie, naruszycielem jest każdy, kto upublicznia, więc w tym przypadku zarówno osoba, możesz dochodzić roszczeń od osoby, która wgrała to zdjęcie. Ale oni nie ujawnią mi danych tej osoby. No tak i dlatego. Ale nie pozywasz bank. Jeżeli pozwiesz ich, zaczną się bronić. Albo zaczną się bronić i ujawnią, albo jeśli sąd zasądzi coś na twoją korzyść od banku zdjęć, to wtedy bank będzie sobie miał roszczenie tak zwane regresowe, czyli że to nie oni są winni i dochodzą tego, co tobie zapłacą już od naruszyciela. Ale tak, więc jakby w tym przypadku jak najbardziej. A słuchajcie, no bo też myślę, że nagminne jest oczywiście naruszenia praw autorskich na Facebooku i Instagramie, w różnych innych tego typu miejscach. Wszystkie tego typu platformy mają mechanizmy jakby notyfikacji, w których musicie oczywiście udowodnić, że to jest wasze zdjęcie, ale zgłaszacie naruszenie i oni do momentu nie wiedzą o naruszeniu, nie odpowiadają za to, ale w momencie, kiedy na przykład coś jest na Facebooku bez waszej zgody i wiedzy, ktoś upublicznił, zgłaszacie to Facebookowi, Facebook nic nie robi, wy możecie pozwać Facebooka. Oczywiście też znowu udar, ale tak jakby znowu, no tak jak mówię, no internet sprawił to, że dochodzenie praw autorskich, w ogóle dochodzenie prawa jest bardzo skomplikowane. Jest skomplikowane właśnie ze względu na jakby nierównowagę stron, to, że są pod giganty technologiczne i to, że są jednostki, które nie mają takiej samej siły, na przykład prawników stojących za nimi. Kwestie gdzieś tam granic i tego, że wiecie, prawo jest bardzo związane z państwowością, a internet jest transgraniczny, więc nagle jakby kwestie tego, jakie prawo, do kogo sądzić, do jakiego sądu się kierować, to są wszystko bardzo trudne pytania, ale no, jakby drogi są. Dobrze, roszczenia to już informacyjne. Tak, i tutaj też, co też bardzo ważne, w przypadku jak już kogoś pozywacie i na przykład chcecie się dowiedzieć, jakie ktoś uzyskał z tego tytułu korzyści, z tego naruszenia waszego prawa autorskiego, jest też coś takiego jak roszczenie informacyjne w procedurze cywilnej, jeśli chodzi o prawa autorskie. Możecie żądać informacji od tego na przykład, ile ktoś zarobił na tym naruszeniu, żebyście wy później mogli odpowiednio żądać odpowiednich pieniędzy, a nie 100 zł, prawda? No bo to by było po prostu niesprawiedliwe. Więc tutaj akurat sąd może nakazać ujawnienie takich informacji, które zazwyczaj są zapewne objęte tajemnicą przedsiębiorstw. Tak. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, to brzmi groźnie, jest tekst, można sobie tam kopiuj wklej, podpis znajomego prawnika i wysyłamy, to jest najlepsza droga, żeby uniknąć. Numer konta jest twój. Słucham? Twój numer konta, tak? Numer konta nie będę trwał. Dokładnie. Ale to wszyscy kopiuj wklej, a numer konta zostaje i kasuje. Tak, tak. Niezłe, niezłe. Jana Kowalskiego też bym proponowała zmienić. Słuchajcie, chyba musimy powoli kończyć. Jeszcze oczywiście chciałam wam opowiadać o licencjach Creative Commons. Ale gdyby ktoś był zainteresowany, to ja jestem tutaj do 15 jutro. Pytanie, czy ktoś jeszcze ma jakieś takie pytania, z którymi wszedł i nadal one są nierozstrzygnięte, nierozwiązane? Paweł, no. Zdjęcie. Kule zdjęcie. Słuchaj, to przy piwie wieczorem wybierzemy. Nie pijesz, kurde, ale to przy herbacie. Dobra. Ja zaczekam. Tak. Czy organizując wystawy albo wernisaże w restauracji,
przestrzeni, którą mam. Powinienem jakieś umowy podpisywać z osobami, które się wystawiają w tej restauracji. To jest oczywiście za ich zgodą, za ich jakby aprobatą. Wiesz co, no ja bym jednak sugerowała, że w takim przypadku organizacja wystawy już jest jakoś formą upubliczniania, jak najbardziej jest, jakby może być naruszeniem prawa autorskiego. Ja bym jednak zachęcała do tego, żeby oni na przykład ci chociaż na piśmie udzielili licencji na to. W formie, że wyrażam zgody na... Tak, to takie coś robimy. Ale... Tak, ale to nie znaczy, jakby to, że robisz wystawę u siebie w restauracji, to nie znaczy, że ty nagle możesz wydać katalog powystawowy bez zgody, no bo oni wyrażają zgodę na wystawy. Jeśli chcesz zrobić katalog, jeśli chcesz, nie wiem, publikować te zdjęcia na kubkach w twojej restauracji później, to musisz mieć kolejną zgodę, bo to są już różne pola eksploatacji. Okay. A jeżeli by trzeba, by chciał pan na przykład u siebie na stronie internetowej z takiego wydarzenia zrobić reportaż? No to nie, no bo wtedy to jest ten wyjątek, o którym mówiliśmy, tak, ale to już jest kwestia właśnie opowiadania sprawozdawczości z jakichś wydarzeń, a nie samej organizacji wydarzeń. Bo jeżeli biorą już takie na przykład konkretne reprodukcje tych zdjęć na swoim internetowej, że zamieszczał, tak? To już było... No tak, to już ktoś może powiedzieć, że to jest ciut nadużycie tego dozwolonego użytku. Tak. To zamieszczamy, ale to jest powiedzmy wtedy zawsze w jakimś kontekście. To nie jest czysta reprodukcja, tylko to jest, nie wiem, zdjęcie, no tak, zdjęcie tej sali, restauracji, gdzieś tam jakiś no ludzi to, z tyłu, coś tam się kręci. No to jest ten dozwolony użytek, ale to w celach informacyjno-sprawozdawczych, tak. Mhm. Okay. Ktoś jeszcze? Nie jest źle. Źle nie jest ogólnie. Jest dużo pytań, na które odpowiedź jest, to zależy. Jeszcze jest pytanie? Mam pytanie. No znowu to jest pytanie, no to są dwa pytania, to jest nawet trzy. Po pierwsze to jest pytanie o etykę fotograficzną, no ale to powiedzmy zostawmy, bo to nie ta przestrzeń do odpowiedzi. Drugie jest takie, czy możemy, jakby, że ta zgoda nie musi mieć formy pisemnej, więc możemy dorozumiewać, że jeśli ktoś wam pozuje na potrzeby fotografii, na potrzeby zrobienia zdjęcia, to możemy przyjmować, że wyraża zgodę też na publikację. Pytanie trzecie, no to jest o ryzyko procesowe. To jest w ogóle pytanie, które musicie sobie zawsze zadawać. Czy jest szansa, że ktoś was pozwie? No bo też prawa autorskie, no nie ma urzędu tutaj, właśnie jak mówiłam, prokuratura w ogóle się nie będzie przejmowała waszymi prawami autorskimi. Nie ma urzędu, który ściga i nagle tutaj wyszuka w internecie naruszycieli. Pytanie, czy ktoś może was pozwać z tego tytułu? Dobrze. Słuchajcie, jeśli nie ma już więcej pytań, to ja dziękuję bardzo. Bardzo chciałam podziękować Pawłowi. Znaczy, ja chcę się polecać, już tak w gronie jakichś biznesmenów prowadziła, zawsze się na mnie, więc Pawłowi. Dobrze, ale to będą twoje zdjęcia, no prawie cytaty. Po studiu, na się dobra. Dziękuję za to.